Udało mi się kupić mięso wędliny, żeby już jutro nie chodzić. U nas szaro, wieje wiatr. Były alerty właśnie ostrzegające o tych porywistych wiatrach z 21 na 22 w nocy. I faktycznie cały czas u nas tutaj się ten wiatr szamocze. Tu już tury, kolejne prania, ale nie wstawiam jeszcze następnego, bo będę niedługo wychodzić. Tym razem na chwilę przyjemności po raz kolejny w tym tygodniu na paznokcie. Przepakowywałam trochę prezentów świątecznych, kupiłam też nowe torebki. Okazało się, że też te, które ostatnio kupiłam, są ogromne, więc nie wiem, czy je wykorzystam. Dokupiłam też dzisiaj trochę papieru do pakowania. I tutaj właśnie jak jeszcze sobie przetrę kurze, odkurzę, to też jeszcze tutaj pod choinkę ustawię te paczuchy, bo nie mam co z nimi zrobić. Tak naprawdę, no wiadomo, Mikołaj głównie dzieciom duże prezenty przynosi, a my też coś tam pewnie od Mikołaja dostaniemy. Byliśmy raczej grzeczni przez cały rok, ale siebie nawzajem też lubimy obdarować. W jednej chwili, słuchajcie, zmieniła się pogoda, nie wiem, czy to dobrze widać, ale pada grad. Czy to pada śnieg? W sumie śnieg z tej strony, ale z drugiej strony to wyglądało jak takie właśnie kuleczki, małe kuleczki gradu. Także zobaczymy, bo może jednak będą białe święta. I przez ten wiatr zamieć nie było 2 godziny z prądu. Przed 11 się zerwał, jak akurat wychodziłam wtedy z domu. Spóźniłam się pół godziny do miejsca, gdzie miałam sprawę do załatwienia. I odebrałam później jeszcze paczkę po drodze. Ostatnia paczka z upominkami. I pomyślałam sobie, że zanim do końca tutaj ogarnę w salonie, to zresztą jeszcze to ubranie właśnie, jak widać, się suszy, to może otworzę warsztat Mikołaja. Po prostu, żeby popakować wszystko do końca. Ostatnia paczka, która do mnie przyszła, to paczka z drogerii Kokolita. I ja zamówiłam sobie kilka rzeczy więcej, ale pokażę tylko to, co dla mnie. Czyli taki body scrub z Nakomi. To jest chyba cukrowy. Z tego, co pamiętam. Peeling do ciała. Może nie? Nie wiem. Nie ma tutaj informacji, ale wydaje mi się, że było na stronie. Już jest to peeling cukrowy. I zamówiłam sobie też taki Sylveco do wypróbowania, krem pod oczy. Oprócz kosmetyków znalazłam cukiereczki z logiem drogerii i życzenia wesołych świąt. Przed ostatnimi zakupami jeszcze sprawdzam, co potrzebuję na ciasto. Tutaj mam właśnie już przygotowany przepis na ciasto mandarynkowe z kanału YouTube. Mówiła o tym cieście
Marta Potoczek. Zrobiłam sobie listę i tu jeszcze zajrzę do przepisnika, bo mam tutaj przepis na keks od mojej mamy. No i tu przygotowałam sobie jeszcze rzeczy, które sprawdziłam tutaj do pierników. Sprawdziłam te przydatności, też skórka pomarańczowa właśnie do keksa. Już coraz mi okienek dzisiaj 22. Jest tylko 3 prezenciki zostały. Ja już sobie znalazłam w międzyczasie. Czy to jakiś kremik? Nie, to jest żel pod prysznic, taki malutki. Też będę miała na wyjazdy. Podobny miałem.